Karmienie wielkich, egzotycznych zwierząt to marzenie wielu osób. W Polsce nie jest to rzecz, którą moglibyśmy mieć na wyciągnięcie ręki, ale wystarczy odrobina chęci i około 100 km drogi i niemożliwe może stać się możliwe. Karmienie słoni czy lemurów to jedna z niewątpliwych atrakcji, jakie serwują odwiedzającym swój ogród zoologiczny nasi niemieccy partnerzy z Cottbus. Co więcej, aktualnie wychodzą ze specjalną inicjatywą nakierowaną na odwiedzających z Polski. Jest nam niezmiernie miło, że możemy zaprosić polskich gości do ogrodu zoologicznego w Cottbus, no, gdzie będą mogli spotkać się z czymś, co nie jest bardzo popularne w każdym ogrodzie zoologicznym na świecie. U nas można karmić duże zwierzęta, można karmić na przykład słonie. Każdego roku ogród zoologiczny w Cottbus odwiedza blisko 150 tysięcy osób. Jak twierdzą pracownicy zoo, 10% osób to turyści z Polski, w tym bardzo często zielonogórzanie. Teraz oferta ogrodu rozszerza się również z myślą o uczniów polskich szkół, którzy na wyjątkową lekcję biologii mogą wybrać się z klasą do Niemiec. Co ważne, zorganizowany i darmowy transport zapewniają władze zoo. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, nauczycieli, ale przede wszystkim uczniów do tego, aby skorzystać z naszej oferty i przyjechać na wyjątkową lekcję biologii, która może odbyć się właśnie w zoo w Cottbus. Wystarczy, że dyrektorzy szkół, nauczyciele wejdą na naszą stronę internetową albo skontaktują się z nami drogą mailową, a my potem krok po kroku powiemy, jak zorganizować tego rodzaju wyjazd dla dzieciaków, tak aby lekcja odbywała się właśnie w naszym zoo. Ogród zoologiczny z Cottbus słynie także z wyjątkowych artystycznych iluminacji, na które zaprasza każdego roku. Na specjalny pokaz laserowo-świetlny będzie można wybrać się do Niemiec w maju. Podczas tej imprezy zostanie przedstawiona wyjątkowa aranżacja świetlna pewnego artysty z Cottbus, Jorna Hanicza. Będą pięknie podświetlone drzewa, będą porobione przeróżne kompozycje świetlne, na przykład pingwiny, czyli takie lampy w kształcie pingwinów, czy też lampy w postaci głów małpek. Między drzewami będą wisiały przeróżne inne oświetlenia, także bardzo serdecznie zapraszam najpierw do spotkania ze zwierzętami, ale potem do zobaczenia tej artystycznej części w postaci tej nocy iluminacji świetlnych na terenie ogrodu zoologicznego w Cottbus. Ogród zoologiczny w Cottbus posiada również polską informację, tym samym osoby zainteresowane wycieczką do naszych niemieckich sąsiadów nie muszą obawiać się bariery językowej. Więcej informacji na stronie internetowej zoo-cottbus.de. Thank you.